Zobacz, tu się przycięło. Ok, jest, mam gdzie jest czerwone. Dobra, to już wiem, że RS mi nie, nie będzie pasował. Dobra, oddaję ci ten, nie? Oddaję ci. To ja na swoje ekran. Wezmę, nie? Proszę? Wezmę na swój może. Tak, na swój, bo jak tam. No moim jeszcze kolory możesz nie połapać. Widać? No, widać, widać, widać. Widać. Dobra. Słuchajcie, no ja to już od dłuższego czasu to sobie gram. I tak mi jeszcze brakuje jednego wskaźnika, ale to nawet fajnie wychodzi. I tak jak łapiemy po te 10 czy tam 20 pipsów, to tutaj na tym złocie można, no można szybko, bo tam to trzeba czekać na tych normalnych parach. To jest moje zdanie i ja akurat wolę na złocie. I od czego ja zaczęłam? Zaczęłam od godziny. Nie, zaczęłam od 4 godzin w poniedziałek chyba. Znaczy w poniedziałek robiłam analizę. Zrobiłam sobie FIBO na 4 godzinach. I poniedziałek to był. Nie, to nie. No dobra, no w każdym bądź razie od 4 godzin zaczęłam od FIBO. I to szukać do nakręcia, nie? Tak, później przechodziłam sobie na godzinę. No i zostańmy na tych 15 minutach, no bo tam najpierw trzeba zrobić analizę, nie? No ale gdzie masz te FIBO i jak FIBO ustawiałaś? Bo nic nie mówisz. A nie widać na tym, tu jest FIBO rozłożone, bo tu jest już porozkładane. Tylko to jest kilkadziesiąt FIBO. Aha. No widać, że jest FIBO. Widać, czy widać? No teraz? Tam zachodzą dwa na siebie? Tak, bo z 4 godziny nałożyła z godziny z 15 minut. To się wszystko zlało, nie? Bo to jest... No. Ona się odnajduje w tym. Dobra. Na godzinie może będzie lepiej widać. To wykasuje to FIBO małe. No dobra, może dzisiejszy dzień pokażę, to będzie tak, później najwyżej wrócę do tego poprzedniego. Dzisiaj jak weszłam rano, to widziałam dywergencję na 15 minutach, na Magdi. Tu widziałam dywergencję, no może ją narysuję. Dzisiaj to było tu. Tu widziałam dywergencję. I tak jak mówi Grzegorz, na złocie dobrze jest, jak ta dywergencja jest taka, że na MACD, jeżeli idzie do dołu, to tu jest tak, na prosto. Musi się zrobić podwójny albo tam potrójny ten wierzchołek, nie? To wtedy jest taka zdrowa dywergencja. Bo jeżeli idzie nam tak, jak tutaj jest i tu mamy dywergencję na MACD, to tutaj może nam się później kręcić. To ja już wiem z tego, z tych poprzednich tam wejść. A jeżeli jest tak, to taka jest zdrowa dywergencja, że to na pewno będzie spadek na złocie. Tak jest. I teraz dalej. Wchodziłam sobie, jeżeli na 15 miałam już dywergencję, widziałam, to już mniej więcej... Wiedziałam, że będzie spadek. Wchodziłam na piątkę i... Ale to już mi się po poginęło. A ja ci chyba skasowałem to, wiesz? Jak wtedy grzebałem na to. Tu wchodziłam na sell. Bo ja wchodzę w te transakcje, jak mi się przecinają emmy. 9 i 21, jak się przecina. I mam jeszcze ustawioną 44, która pokazuje kierunek. I jeżeli ta 44, u mnie to jest ta biała, jeżeli ta 44 jest powyżej tych 2M, tej 9 i 21, to znaczy, że spokojnie możemy iść do dołu, nie? Jeżeli tu była jeszcze dywergencja, tu się MACD zapaliło na czerwono,
to 20 pipsów, 30 spokojnie, spokojnie można zabrać. I tu, i ja dalej to sobie myślałam tak, znaczy, no ja tak, tak wchodzę i tak, tak sobie rozumuję po swojemu, że jeżeli jestem na sel i później te emy mogą się z powrotem zawijać do góry, nie? Czyli jeżeli się zawija dziewiątka i ta 21 się znowu krzyżują, to można wchodzić na baj. I też można zebrać 10-20 pipsów spokojnie. To przeważnie za każdym razem wchodzi. I tu wchodziłam raz na baj, bo tu mi się skrzyżowały te, no tu, te dziewiątka i 21. I tu weszłam drugi raz na baj, dlatego że 44 mi znowu przeszło poniżej tych M. Czyli tak jakby się znowu kierunek zmieniał znowu na baj. Czyli było jakieś tam potwierdzenie, że będzie znowu do góry szło. I znowu był baj. I tu zabrałam akurat po 20 pipsów z jednej transakcji i z drugiej, nie? A jak stoplosa wyznaczasz, powiedz mi? O, tutaj to się mnie nie pytaj, bo... Chybił trafił. To nie jest edukacyjne, co teraz powiem, ale ja robię tak. No właśnie. No. Jeżeli z analizy wychodzi, że będzie sell, jeżeli wchodzę w transakcję, na przykład tu wchodziłam na sell, to stop lossa nie ustawiam w ogóle. A jeżeli tu wchodzę na buy i wiem, że raczej to będzie sell, no to pilnuję, bo ja nie odchodzę wtedy od tego, tylko tam pilnuję, co się dzieje. I wtedy ustawiam. A jak ustawiam, to przeważnie tutaj pod tym dołkiem ostatnim, nie? No i wtedy no te 10-20 pipsów, no to tam zależy, jakim się lotem wejdzie i no zależy, ile chcesz tam grać. I tu z powrotem, zobaczcie, te emy się zawinęły, z powrotem się przecięły i z powrotem weszłam na sel. I tu spokojnie można było znowu 20-30 pipsów zabrać. Było też wejście, zauważyłem na 7-9. I raz grać równo mi się, jak jest dywergencja na sel, to grać tylko z selem, mi się tak udaje. Tak, tylko że wiesz co, jak, bo te złoto to tak, tak różnie chodzi, jak ono jest, złapie jakąś tam konsolidację, to można i w jedną i w drugą stronę łapać, nie? Tak. Zobaczcie teraz. Teraz ta, u mnie ta biała to jest 44, nie? I zobaczcie, na 30 ona już się skrzyżowała tutaj z tymi emmami, nie? I jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie sell, że to będzie szło do dołu. Tak, bo na godzinie na przykład, na godzinie jeszcze nie, ale już skrzyżowały się te dziewiątka i te 21, tak. Tak, tak. I tu też już było wejście na sell. A jak na 30 jest skrzyżowane te, no, na 44, to ona już kierunek pokazuje i gdzieś jakiś tam czas będzie sobie szła, zanim ona znowu zawinie, nie? No to ja się tak bawię na złocie. Jak ty to masz? 21? 21, 9 i 44. Tylko że słuchajcie, to tu to trzeba, jak one się przecinają, to trzeba szybko podejmować decyzję, nie? Tak. Wchodzisz i łapiesz te swoje, tak jak ja tam swoje 10, 20 czy 30, dziękuję, zamykam i nie ma to, że ono tam może sobie iść dalej, bo ono może zakręcić, zrobić jakiś retest i w drugą stronę zupełnie iść, nie? Tak jak ja na początku to zaczęłam robić, to w końcu mówię, kurde, jakieś koło myli dostanę, bo i w tą stronę, i w tą stronę. No, ale tylko 10-20 zamykam, dziękuję i... Automat. Tak, i koniec. Ja myślę, że to tylko na złocie, nie? Tak, to tylko na złocie, bo jak patrzyłam na inne pary, na te normalne takie, to... Ciągnie. No. Ale to ale... na ale jak złocie... teraz widzisz z pół godziny, że idzie, że wskazują w dół, to nie wychodzi z tego, czy... Ja wychodzę. Nie, ja wychodzę. Ja biorę swoje, dziękuję i nie ma tam, że wiesz, że patrzę, że ono będzie szło. Nie. Bo zobacz. No, mów. Patrz, tu na przykład na godzinie zrobiło retest ładny, znaczy na pół godziny, nie? Jak wejdziesz na 15,
powinno to tutaj gdzieś było pewnie. To zobacz. Zrobiło retest i mogłeś już stąd sobie łapać, nie? Gdybyś patrzył z pół godziny. Tak. Mogłeś złapać tu raz, odczekać i znowu, wiesz, nie, no to tu gdzieś było pewnie. No nieważne, no tu chyba było to wejście. Tak, tam się łączyły. No to już jest 19, tu jest 23, no to już na złocie to jest kupa pipsów, nie? To jest kupa kasy. Sławek, ona robi tak samo jak u nas, byśmy brali non stop tylko TP1, wiesz o co chodzi? Tak, tyle i tyle do zabrania i koniec. I co jeszcze zauważyłam? I jeżeli te M-y się przecinają na piątce, na przykład, to ukażę wam na piątce. Jeżeli te M-y się przecinają, to nie ma tak, że M-y się przecinają i tu jest wejście. To by było za dobrze. To ta świeczka najpierw jedna przejdzie, druga się zaczyna, a dopiero te M-y się zaczynają przecinać. Także wiecie, jak wchodzić, one się przecinają, to ciach wchodzisz i później, wiesz, żeby jak najszybciej złapać, nie? A ja jeszcze bym porównał to, poczekaj. Chwila, ale muszę odebrać. Bo chciałbym tu... Co tu się dzieje znowu? 16. Kao? Ja nie wiem, co. NZT. Co tu się pokazuje? Dobra, już jestem jakby, co? A, tu przebiło, dobra to. Ok, it's cut. Do jenów. Poszedł w końcu? No, przebiło ten twój alarm. Tak, no już mi raz konia zrobiło. No. A to przebiło? Retest? I na dół. Ale jest potencja. Dobra, ja chcę zobaczyć to złoto. Jeszcze... Jest złoto? 15 minut. Okej, okay. Tu jest 100. Ty wchodziłaś 9.35 tam były, nie? Tak, coś. To teraz sobie wezmę tak drugie. I sobie dam X-Hunter. Bez tego. Chcę sobie zobaczyć. Uźwa, co teraz się. Co, jakieś wiadomości teraz były? O 16? O 16.30 z reguły wszystko leci już. Tutaj tak samo ruszyło chyba 16.30. To jest dniowe, ja nie chcę dniowe. Ja chcę 5 minut. Te dwie M-y sobie zmienię na tamte. 9:21:44. 9 to była 35. Tak, to było. Zdjęcie. I teraz tutaj, kiedy to było. Magdi chyba spierniczony, bo to nie jest. Masz inaczej ustawione Magdi. No właśnie. Co tu się porobiło? Nie, 12. 7:26:50. Dobrze jest. Dobrze jest. Dwa, 7:22:50. Ty mówiłeś, że na piątce, że jest spóźnione, tak? To znaczy, zanim się te M-y przetną, to ta świeczka już jest dalej, nie? Tutaj teraz sobie zrobię 3 minuty.
Tomek, sprawdź sobie MACD na jednym ekranie i sprawdź sobie MACD na drugim ekranie. To jest inne. A czemu? No bo tu jest 12, 26 i 9. Aha, to Aliny jest, tak? Nie, nie, nie. Ja mam 7, 22 i 50. A czemu 20? To jest tak sobie ustawiasz 22? Tak, tak mi pasuje. Aha. Do przecięcia. To zrobię tak samo jak ten. No. Żeby nie było. Okej, okay, no i tu jest, nie, zobaczyć co widać, widać tu, tu się wcześniej, czerwona kropa, no to jest gra warta szóstka, nawet jak tu, 51, nie? Chodzi o to, żeby najwcześniej wejść, żeby być już w pozycji, nie? Tak, bo mnie zawsze uczyli, że jak patrzysz, robisz analizę na 15 na przykład minut, wchodź na piątce. Tak. Jak robisz na piątce, wchodź na trójce, nie? Wiecie, teraz jak już jest ten wykres, to tak się fajnie rysuje, nie? Wiadomo, że tak, no zaraz widać. Zaraz, na żywca zobaczyć przecież. No, a jak on idzie na bieżąco, to tak wahać się, no. Inaczej jest, no. Przetnie, nie przetnie, bo one też nieraz przecinają się i za chwilę pyk do góry idzie, czy tam na dół i jeszcze się nie przetnie. I tak. Myślę, że tu, no. Podstawa, tak jest. Podstawa jest ten, nie? Czyli jak ty wchodziłaś tu, to na godzinie powinna być jakaś dywergencja i zobaczyć. No miałaś to potwierdzenie, że to prawdopodobnie, nie, że pójdzie. Pójdzie na dół, nie? Dziewiąta. Dzisiaj. No było widać, to jest ta świeca gdzieś tam, gdzieś w tym miejscu miałeś wejście, nie? A wcześniej miałeś pokazaną dywergencję. Szukać, no też szukać dywergencji i po prostu na przykład na godzinie szukać, czy jest później na 15, a na piątce było. Tylko to jest na piątce. Okay, dobra. Jest na piątce. Tylko to jest dobre na te przecięcia na złoto, bo złoto dobrze płaci, nie? No i pięknie, tu nawet było wejście 7-9? Dokładnie. Tak, no. Później ty łapałaś następne wejście. Następne wejście, następny masz impuls. 7-9 tu. Dobra, teraz to zostawię tak, jak jest. I łapiemy te, co nam, te alarmy, bo kurde, nie po to się robiła analiza. ODUSD zadzwoniło, co tu się dzieje. Aha, no to już, to wam zaznaczyłem ten alarm, a to już wraca, nie? Nie wiem, czy rano pamiętacie? Tak, tak, tak. Ruch się wykonał. I patrz, jak tam trzeci raz dochodzi, nie? No właśnie, i myślę, że tu już nie pójdzie na bardzo. A dywergencja jest na tym, na MACD. Widać dywergencję? MACD? Teraz? Na pewno tu gdzieś. No, a tam szczyty są w tym samej pozycji, nie? Tak. I to jest czas minął, no, teraz będzie na spadek chyba. Trzeba pilnować tych M, żeby się skrzyżowały. Zobaczcie na piątce, nie, Tomasz? Tak, 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 tak. Czy na piątce się krzyżują już? Już na godzinie ci pokazuję też, nie? Tak, tak, tak. Na godzinie. I teraz została tylko piątka, co tu się dzieje? Już potem mam i cena jest. Tu jest ten kanał.
Tak, ale scena już idzie pod ten, pod ten wsparcie. Jak przebije to ten wsparcie, to już wiadomo. Głowa z ramionami jest, przebiło. No i teraz na Litesie by wejście było, nie? Nawet zobacz, nawet scena przebiła kanał, był Rites i już było wejście. No tak, tu było wyjście, no ale teraz... Zobacz tam ku Magdi, podciągnij Magdi do góry, zobaczymy, kiedy czerwone się zaczęło robić. Teraz. Pierwsza. No właśnie, na tej świecy, widzicie? No, ale, ale będzie Rites, nie? Będzie Rites i teraz no, bezpieczne wejście, no to trzeba wyczekać. Tu trzeba cierpliwości teraz na te 7-9. Mhm. A jak zacznie do góry iść, nie? Bo teraz FIBO teraz robi, to jest bez sensu. Teraz FIBO, no tak. Bo tak z kanału cena wyszła, głowa z ramionami się zrobiła tą pół. To trzeba poczekać jakąś zieloną. Teraz nie? Musi się FIBO, FIBO. Cena się musi zatrzymać, bo nie wiesz, gdzie rozłożyć FIBO. Nie? No. Ale już jak 3 razy już to ma problem z tym tutaj. Z tym oporem, nie? Jeszcze tutaj można jak, bo my zrobiliśmy kanał tak, a teraz sytuacja się zmieniła. Jest taki klin. Tutaj czekać następny alarm, nie? Alarm dobry, tu już wiem, że poszedł impuls. Będę czekał sobie. Dobra, to zadzwonimy. Teraz tu wróćmy. Tu mi kurde iść. Dotknęło alarm i taki fake był, nie? Ale teraz głowa z ramionami jest, kuźwa. Na wzrosty. Na wzrosty. Na wzrosty, na wzrosty. Niech wam rysuję. Ale zobaczcie, co, co się dzieje w kanałach. Nie? W kanałach jest taki mętlik, że nie wiadomo, w którą stronę ma cena być. Albo czekamy wybicie z kanału, albo nic nie robimy, bo to jest spore. Zobaczcie. Wiesz, o co chodzi, Tomasz? Tak, tak, no bo to jest... To jest masakra, nie? W kanale. W spadkowym czy poziomym. No i teraz trzeba, wszystko ci pokazuje dywergencję, nie? Jak pokazuje dywergencję, no to raczej do góry pójdzie. Nie? Tak. To jest próba tylko, nie? To wiadomo, jak pójdzie SL, to jest próba. No. Teraz co mówi ten, co mówi? 4 godziny, co mi tu nie mówi. To mi dużo mówi. Odbiło tego poziomu i ciągnie, nie? Tą górę teraz. No. Tylko, że wiesz, tej góry, już to dziwne, że to nie przebiło tej góry, nie? A co to jest? To jest... To jest AUD, nie Euro AUD. A Euro AUD. No ja, no i dlatego to jest dziwne, bo ja w tym jestem na ty, na kopii jestem i kuźwa, to miałeś już, już wam powiem. Euro AUD. A te Euro NC, CHF, tam rano żeśmy też tam patrzyli, nie? I to zeszło na dół. Sela. Chyba tutaj dawałem, jak przebiło to, ja mówię, to zrobi retest, to ok, nie? I pójdziemy baja, nie? Tak bez sensu idzie to na dół. Ok. Teraz sobie dobrze to zaplanować. Poziom tutaj, no to. Nie, dobra, dalej bym to przesunął. Dobrze. No, dobrze, i teraz no. Dopiero ten trend się zmieni, jak będzie jakieś wybicie i
W górę, tak. Gdzieś tu dopiero. Dobra, tu mam. Audio USD. O, tu miałem. No to czekamy na ten liczes. Chyba się już dobrze zatrzymało się. Spokojnie, bo to może być. Zobaczcie, co to może być. Spokojnie trzeba czekać. Tu ja to będę pilnował. Tu co się stało? Bo jak dzwonił mi, ale nie doszło do sensu, że dzwonię. Aha, 7.9 to było. Nie, to był przed chwilą pokazywałem. To jest spadek, retest do 7, czyli tu przebiło tą strukturę. Doszło do 7.9, przebicie. Dywergencję pokazuje. No tak musi tą podstawę tu przebić, tak i tak, nie? Dobra. I Kanadyjczyk, co tu się... To byliśmy w transakcji? Tu byliśmy, chyba nie? Chyba tak. Skasować. Tak, tak, no ja to dawałem, jakby chyba Karol był, no. Bo to było 14. Jakoś tak. No to widać ewidentnie, to jest proste, nie? Proste jak sikanie. No nie, no, raczej do zobaczenia, o to mi chodzi. O. Wiem, że tu jest. Jest impuls, flaga. I tu był wybicie, retest. I kontynuacja. To było fajne, pewno wejście na 5 minutach. Kolejny był impuls i korekta, nie? To ty byś wchodził pewno tu, nie? Pewno tak. A drugi raz też bym wchodził, zobacz, na MACD. Tam, gdzie było czerwone, MACD się zaczął drugi raz. I tu na reteście, prawie na reteście by było. O, to już poszło, nie wiem, 10? Nie wiem nawet. O, 23. Przez złoto też powinno iść. No, to pokazuje dywergencję, zauważyłem w tym złocie, a przecież tam jest, no to zabezpieczyć, nie? Ale ja przewiduję tu 115, bo to się dobrze pamiętam. No 115 tutaj. Mm. Ale jak sobie zrobicie to, jak skasuję to, zrobię na pół godziny na przykład. Ja mam tu FIBO i... Powinno być. A chyba miałeś gdzie indziej. Leć do góry tam na tym pasku. A mi się przesunęło. Kurde, widzicie? A. Ale zobaczcie, jak weźmie się z pół godziny ten impuls. 7.9 odbija się, nie? Dokładnie. Dlatego trzeba uważać. Tylko, że wiesz, no nie wiadomo co będzie, nie? Bo teraz... Tutaj nam wziąć na przykład. Bo EMA z zieloną się czerwona skrzyżowały już. Tak, tak. Ale mówię, wziąć na przykład pół profitu i resztę tak. Ale chodzi o to, że to MACD jeszcze, ta tak, sygnałowa tak, jeszcze do zera nie doszła. Do zera jeszcze nie doszło, nie? No ale ja tu widzę, że cena się zatrzymała, nie? Trzeba obserwować.
Masz te knoty, co? Tak. No tu. Tak. A cena doszła do pierwszej wzrostowej świecy, widzisz? No. Ale jak były jakieś wiadomości, bo to widać, że coś było, bo to tak poszło od razu. I teraz zobaczcie, jedziemy do Audekatu. No, tu czekamy. Tu mi się nie podoba, za dużo jest tych knotów, nie? Ale też jest tu tam ramię, głowa i ramię, nie? Tak. Czekajcie, 15 minut. AUD, USD to omawiałem przed chwilą. CAD też, to też. Euro AUD, no to też mówiłem. Euro CAD się w końcu ruszył, czy? Tak się odbiło. 15 pipsów już w plecy, nie? 12 było. I tu praktycznie stoi cały dzień w miejscu, nie? Tutaj jest ciekawie teraz. Ta dywergencja jest. Tak. I tutaj zrobiło podwójne. Ta dywergencja tu już jest od... No tak, to ja mówię, długa. No, no. Zobacz na MACD. Na godzinie zobacz to. No, już się zaczęła na godzinie. No, ale teraz już tak... Nie wiadomo, co zrobić. No tak widać, że się zatrzymało, bo... No te P1, no patrz, no, jak dobrze wejść, to te P1 się złapie, nie? Teraz poczekamy. No tu już weszło, kurde, mi pod ten, nie? Zobacz na trójkę. No, zobacz impuls i flaga, nie? Tak. Ma dwie czerwone. Ile to jest pipsów? A my tam jesteśmy w tym trade, nie? Nie, bo tam było take profit, nie? Nie, tam mówi, że stop loss, ale... stop loss był, no tak jesteśmy. Ja tam trochę wyżej miałem. Aha, aha. Bo tam o jednego pipsa, czy o która wyżej? No, no. I doszło do TP1 tu. No, bo ja tam miałem, nie wiem, 23 pipsy, czy 25 pipsów, a tam chyba doszło na 20, czy 22, jakoś tak. No, no to tu bym uważał, już nie, tu już jest. Kto nie jest, to może spróbować tu na, jeszcze raz, bo tam było, tam było 6 pipsów, to mały dał, 5-8. Ale ten pierwszy raz tam było więcej, nie? Chyba dwa razy, że się... Nie, tu razy się podnieść. No tu jest za duży na banku. A to na ten CAD było dwa razy, nie? Na EuroCAD. Nie, no tutaj bym się spokojnie poczekał teraz. Poszedł ten impuls. Jak ma być spadek, no to... Jak ma być spadek, to on tutaj powinien dojść. I wtedy jak dojdzie na tych 7, co jest? No to tu stop loss jest od razu 7 pipsów się robi. Można tu dać 10. Coś jeszcze zostało? Nie, no ale możemy sobie zostać i obserwować to złoto, jak tam ci się przycinają. Coś tam, Alina, chcesz jeszcze coś tam powiedzieć? Bo... Ty myślisz, że to jest złoto na paja, tak? Na selaj myślę.
Alina mówiła z pół godziny, że tu akurat. Wiecie, to nie, już na 30 się zakręciło i teraz. No teraz no, dla mnie to obrało taki kierunek do dołu, także trochę chyba pójdzie na sel. Bo nie. No na piątce też jeszcze musiałoby spory zrobić tam. Wiadomości, co zrobiłem? Czy dolar się umocnia? Nie. Uj, pończył się. No i to jest właśnie kurde mylące, nie? Bo ty tu patrzysz, że masz dolara słabego, nie? No, no. Ono ciągnie na dół, nie? I to tak się zrobiło od roku, kurde, tak świrowanie. No chyba, że... Zobacz, indeks dolara chyba spada, mi się wydaje, wiesz? Tak, on teraz spada, ale ten... Ale nie wiem, czy ta strona nie jest walnięta. Ale weźmy ją ten... Odśwież ją może. Odśwież ją, no. Widzisz, że teraz dwóch jest sekcją 3 na dolarze. Mówisz, że to jest od kliknięcia do? Ja to odświeżam za każdym razem, jak zaglądam. Ja, no, ja też odświeżam, bo ona trzeba ją odświeżać, bo ona tam tak pokazuje sobie, jak... No i okej, no tutaj jest. I teraz trzeba było poczekać, ale nie, no zobaczcie tą sygnałową dopiero. No dopiero tutaj. Tak, zrobiło tak. Taki, bo tam ma gdzie iść jeszcze na 4 godziny. To... Ma gdzie lecieć. Ma. No i nie przybiło góry, nie? Tak. Był jakiś stary wykres, no. Madzie, ale tylko tutaj widzisz, tutaj mam narysowane jakieś wsparcie. To chyba siedzi tu cały czas. Wiesz co, mnie się ogólnie wydaje, że to złoto to dojdzie gdzieś do 18500, kuźba. Widzisz? A co powiesz na to? Może być. To był po prostu fake. I tu też jest. Ważna strefa, ją sobie cały czas strefy chodzi sobie. Tu jakieś fejki daje, tu jakieś wiadomości pewno były. No tak się buja, nie? Ale zobaczmy teraz to 15 minut, czy to hamuje. Dajcie oszołomę. No i kurde właśnie tu wyhaczyć taki impuls 7-9 masz no praktycznie bez na czerwono. No, a która była ta godzina? 13:30. No jak do pracy wychodziłem. Przestań do roboty chodzić. Jeszcze czas, znaczy jeszcze trzeba poczekać. Wszystko fajnie, jak widać wykres. No, tak. Ja to widziałem, nie? Ja tam miałem alarm zaznaczony, tak jak to Tomek rzucił. Zobacz Kamil, ja tu nie widziałem wykresu, ja tu mówię, że tu jest wejście na 7-9. No, ty to wrzuciłeś, nie? To wrzuciłem rano przecież. No, ale mówię ci, wychodziłem do pracy, nie? Mówię, no jak, nie będę siedział, nie będę pilnował. Tylko ja byłem w aucie, no nie mogłem tego, bo... No ja też, no nie dało rady. No dobra. Mówię, dzisiaj poleciały 300 plusy i tak byłem głupi, że w to złoto kuźwa wszedłem. Ale powód jaki? Bo tam ci przebiło, tam ci przebiło ten, tę twoją emę? No tak, no.
Pewnie tu. Teraz na razie nie patrzę. Okej, dobra. Audio NZD się. Tak, dobra. O, takie stare. Co tutaj? Tu nie ma żadnego. Nie ma żadnego alarmu, a to pani. Skasuj to od razu. No zobaczcie, przed chwilą, Audio NZD. Wejdź na 15 minut, może zobaczysz. Może coś tam namalowane jest. Nie ma nic. No nie ma nic. Nawet alarmy mają fejka. To było... Aha, no. Może pół roku temu gdzieś tam była kreska i dodać do dzisiaj działa jako alarm. Ale tak patrzę teraz na ten. Też jakby. Gdybym zrobił liniowy, może byłoby widać. Głowę z ramionami taką jakąś, taką dziwną. I to teraz ona też konsoliduje. Zobacz, jest ta dywergencja, salutki czas. Teraz włączę te M-y. Włączę świeczki. Godzina, godzina wschodzi. I tak może być. No w sumie to masz wejście teraz na spadek. Właśnie tak właśnie, no teraz patrzę. No. Bo zrobię czas tam. Tu miałem ten opór, nie przybiło. Piątce, jak to wygląda? Widać? Poszedł impuls. Teraz można zaryzykować ten 7,9, ale to nie jest tak, że ono dotknie 7,9 i wchodzimy, nie? Jak dojdzie, zaraz wam na żywo pokażę, jak dojdzie. To jest ten Audio NZD, tak? Tak, to jest ten alarm, nie? Zobacz na 3 minuty i na minutę. I właśnie jak dojdzie, to będę patrzył na 3 minuty, czy cena się zatrzymuje tutaj na tych. Czy są teraz masz, aha, teraz minuty masz, tak? 3 minuty. Tak. 3. Będę właśnie patrzył, czy się cena zatrzymuje. Nie wchodzę w ciemno. I wtedy można po prostu zobaczyć. 4 pipsy, 5 pipsy mieć. Tak. A teraz tu zobacz. 50 M ma się. Działa jako ten opór teraz. Tak. W ogóle tu jest opór. Nie wiem, czy mocny, ale... No już widać, że cena, że walczą, nie walczą te świece. Tak. Walczą, walczą. A potencjał tu jest... Ale jest dywergencja, to jest widać. No i tam konsola jest gruba, nie? No. To widzisz, widzicie tą dywergencję? Tak. Tu, nawet tu chyba jest. Na godzinie.
też pokazuje. Pokazywało ostre, a teraz zewnętrznie wyhamowało. 3 minuty i czekamy. Mogę zmazać. No i się dodzi robi nawet. O. Sygnały, zainstalowałem sobie ten na telefonie teraz i będę dawał na telefonie, na telegram, ale wiecie, no. Telefonu. Tak, to ja tam miałem normalnie drugi monitor i tam miałem telegram. Ja by robiłem kopię i wklej, nie? Mm. No. Walczą jak wy. NZT. NZT jest silny. No NZT jest silny. Ale audio też tam też tak. No właśnie, no też tak. No. No tylko tu jest wysoki, bo to jest sesja nocna, nie? AUD i NZD. Mhm. No to będzie stogos duży, nie? Tu pokazuje mi 4 bity. Patrzcie, czy tu idzie jakiś kanał zrobić. Było to. Trochę sobie robię. Teraz masz z 5 minut, tak? Teraz mam z 15 dołożyłem sobie. A z 15. Piwo zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mm-hmm. Dobrze wygląda, nie? A to jest, aha, teraz masz FIBO, aha, stąd, nie z całego impulsu, tylko z tego, no, no, dobra. No, bo tu z 15 tak wychodzi, nie? No, no. Wiesz, im większy intero, to masz mniej świeczek, nie? Tak, tak. To może, wiesz co, tą skasuję, żeby było lepiej widać.
na trójce to się na jedynce już hamuje. Już jest do góry. Teraz wyhamowało. A, druga świeczunia już. Tego miejsca. Stoblos będzie trochę. Ile tam jest tego stoblosa? 10 plus. Tu źle zahamowało, a take profit. W miejscu. Bo tu też pewno będzie walka. Tylko to wszystko ma sens, jeśli trzymamy do tych profitu, bo rozmawiałem z jedną osobą, to ona mówiła, że na te emy grała, nie? To miała na 5 pozycji, miała 4 tych te 4 zyskowne. A na, i tak, ale tak wychodziła na minus. Ale co? Tak wychodziła na minus. Na 5-4 zyskowne, a wychodziła na minus. Bo stopa ale... do końca, a tej profit nie wytrzymała do końca i wiesz, w trakcie brała. Mhm. Ale chodzi o pierwszy tej profit. Ona grała chyba na jeden. Bo jakbyś miała nawet... Na 5 transakcji 4 takie by ci nie weszły, nie? Jak ta. A jedna by ci weszła, to jesteś tak do przodu. Bo masz taki stosunek, jest 1 do 8 prawie, nie? No tak, jak to, no, jakby to się wypełniło, to tak. To jeszcze jest nie sztuka, sztuką trzymać, nie? No, no. Dobra, co tam się dzieje? Zeszło i podeszło, bo to może fejka. Być. Może głowa się buduje? No może być, że ramię, głowa, ramię. Zobaczymy. To jest taki fake. Się poddam. Może to, że tu jest spadek. Tu niby, że powrót.
ta głowa. No może robi głowę teraz. No 7-9 doszło. Bo tu już jest dywergencja, już pokazuje się. O. 7-9 do tego. Można wchodzić, to chce. No to. 10 pipsów tam jest, tak? No teraz jest, poczekaj. No prawie 10. Dziękuję. Okej. Okay. Chciałem jeszcze sprawdzić te, co mi się stało, ten Eurocard. Ten Take Profit wpisałeś pierwszy, czy ten drugi? To są ten drugi. Tak, tak? Mhm. Zaraz napiszę. Co tu się dzieje? Czekamy, Eurocard, jak to poszło, czy nie poszło w końcu? Poszło. Co? A ten Eurocard? No. W końcu ruszy. I pun? Tu właśnie stoimy. Co to skonsoliduje, ale to może być ramię lewe. Tego przesunę. To sobie robię tak. Cyk, cyk. Tu sobie robię. Audio USD. Też czekamy na ten dojście. Kad. Kad ruszy ładnie. Tego to ja nie miałem. Nie miałeś tego? Nie, kad ja pan nie miałem. Trzy razy ze złotem to dawałem. No tam mnie nie było. Okej. Okay. Do pracy jechałem. Tutaj jest bez sensu teraz wchodzić konsola. Euro, AUD. A ten impuls czekamy. I to nie wiem wszystko. Nagranie wrzucę, nie? Nagranie wrzucę, jeszcze to wrzucę. To złoto będę sobie ten, nie? Ale to co, chcesz czekać na retest i wejść na sell znowu, tak? Będę pierwszy sobie trenował te emy. Zobaczę, jak to wchodzi. I zobacz, jest, tej profit jest, bo ja miałem 815. Tak, ten. Zobaczę sobie, jak to działa, jak to się porusza, wszystko, może jakiś wskaźnik jeszcze znajdę. To. Bo to jest szybkie w miarę i tak. Te 10 pipsów, 15.
jak najbardziej to wiesz. No. Taki ruch to jest 40. Ta jedna świeca ma. Taka jedna świeczka to ma. Prawie 50. No, to już jest fajnie. 50 pipsów, a niektóre robią 30 pipsów na w cały dzień. Pary. No, no. Dobra, to dzięki, trzymajcie się, dobrego wieczoru. Jutro o 10, nie? 10? No bo jutro piątek? A, piątek, no tak. Dobra, dobra. Nie wiem, czy będę, Tomku, zobaczymy. Dobra, spoko. Trzymajcie się. Ej. No.